Hanza to nietypowy twór powstały w średniowieczu i trwający aż do połowy XVII wieku. Jego wyjątkowość do tej pory przykuwała uwagę, a zainteresowanie historią pierwszego i największego związku handlowego średniowiecznej Europy nadal jest ogromne. W pierwszej części opowiedziałem o Genezie oraz drodze do potęgi Hanzy. Link znajdziecie w opisie. W tej części skupił się na ustroju i metodach działania oraz flocie Hanzy. Hanza, mimo wydawałoby się etnicznej jedności, nie stanowiła monolitu. Każde miasto i region miały swoje interesy, i mimo że coraz bardziej się jednoczyły, ich głównym celem była maksymalizacja zysków poprzez wykorzystywanie swojego położenia nie tylko kosztem kontrahentów nienależących do związku, ale również kosztem jego członków. Początki Hanzy to okres jednolitego działania i wspierania siebie w podboju nowych rynków, lecz coraz wyraźniej było widać pewne zróżnicowanie. Związek hanzeatycki składał się z kilku autonomicznych regionów. Najważniejszym z nich był oczywiście region, do którego należała Lubeka. W jej skład wchodziły takie miasta jak Hamburg, Starslund, Rostock, Wismar i kilka mniejszych ośrodków. Drugim ważnym regionem był teren zajmowany przez miasta należące do państw zakonnych na terenie Pomorza, Prus i Infland. We wczesnym okresie istotne znaczenie miał region westfalsko-nadreński z kolonią na czele. Były też miasta oddalone od głównych szlaków handlowych, Hanzy, nie należące do żadnego regionu, takie jak Wrocław czy Kraków, a będące członkiem związku i korzystające z ich przywilejów. Każdy region, zwany inaczej kwartałem, był jednostką autonomiczną w stosunku do całego związku. Członkowie danego kwartału mieli osobne, tylko dla siebie zjazdy, na których delegaci miast podejmowali decyzje wiążące tylko przedstawicieli danego regionu. Jednak nie mogły one być sprzeczne z zaleceniem władców danego regionu lub Rady Miasta. W państwie krzyżackim takie zjazdy były zwoływane wyłącznie za zgodą władz centralnych, a postanowienia na nich zapadłe musiały uzyskać ich aprobatę. Oficjalnie władzę naczelną sprawowały zgromadzenia ogólne danego regionu, jednak polityką Hanzy w XIV i XV wieku kierowała głównie Rada Miasta Lubeki, zwołująca zjazdy ogólne. Podczas takich obrad delegaci z innych miast przybywali wyposażeni w instrukcje i to według nich mogli podejmować decyzję. Gdy dana sprawa wychodziła poza instrukcję, zmuszeni byli do kontaktu ze swoimi mocodawcami i dopiero za ich zgodą podejmowali decyzję co do przedstawionego projektu. Oczywiście podczas zjazdów regionalnych, jak i tych głównych w Lubece, więcej do powiedzenia miały silniejsze okręgi i miasta, co doprowadzało niejednokrotnie do silnych starć, gdyż interesy niektórych były ważniejsze od innych. Na zjazdach decydowano o najróżniejszych sprawach od polityki aż do codziennego funkcjonowania. Uchwałami regulowano najróżniejsze przejawy działalności dotyczące handlu, polityki, przepływu pieniędzy czy systemu wymiany towarów. W momencie zagrożenia, Hanza potrafiła się mocno jednoczyć i podejmować wspólne decyzje mające na celu zabezpieczyć ich interesy, jak i pokonać wroga. Takim przykładem był silny konflikt w związku z królem duńskim Waldemarem IV w latach 1362-1370. Po pierwszych klęskach w wojnie z Duńczykami, związek podjął decyzję o nałożeniu specjalnego cła, aby w ten sposób pozyskać fundusze na wystawienie floty wojennej do walki z królem duńskim. Dodatkowo podjęto decyzję o całkowiciej blokadzie morskiej, obwarowując to surowymi karami dla członków Hanzy, chcących się wyłamać. Tak scentralizowane działanie doprowadziły do tego, że Dania musiała szukać porozumienia i już w 1370 roku zawarła traktat pokojowy w Starslundzie, w którym Hanza uzyskała przywrócenie swoich dawnych przywilejów handlowych, a dodatkowo w wypadku śmierci monarchy Rada Królewska nie mogła wyznaczyć następcy bez zgody związku. Okres ten był szczytowym momentem centralizacji związku. W kolejnych konfliktach, czy to z Holandią, Anglią, czy ponownie z Danią, mających miejsce w XV już wieku, takiej jednomyślności już nie było. Co świadczy o tym, że Hanza była organizacją luźną. Takie podejście niejednokrotnie udowodniło, że niektóre działania nie pozwalały osiągnąć oczekiwanych sukcesów, ale natomiast pozwalały osiągnąć pewną elastyczność w polityce i gospodarce. Na pewno elementem łączącym ich członków była pewna przynależność etniczna, którą dokładnie widać w konflikcie np. z Anglikami, Holendrami, Duńczykami, Rusinami, Litwinami czy nawet Polakami. Ważnym aspektem organizacyjnym Hanzy były oczywiście kantory, czyli placówki zakładane w miastach należących do innych państw. Ogromne znaczenie miały tego typu placówki w Londynie, w Brugi, Nowogrodzie czy państwach skandynawskich. Kantory miały przywileje gospodarcze i sądownicze. Były to siedziby związku, posiadające liczne zabudowania takie jak magazyny, składy, siedziby kupców czy miejsca noclegowe. Zarządzali nimi członkowie tzw. starszyzny, która reprezentowała przybyłych hanzatyckich kupców przed lokalnymi władzami. W miejscach takich przebywało wielu młodych adeptów sztuki kupieckiej, uczących się fachu od starszych kolegów i zarazem lokalnych języków, aby w przyszłości zapewnić dobrze wykształcone następstwo. Siła wpływów w danym kantorze nie była równa dla każdego miasta związku. Były miasta, które miały większe przywileje niż pozostałe. Przykładem tego jest Londyn, Brugia czy Bergen, gdzie główną rolę odgrywali kupcy lubeccy. Na przykład kantor w Kownie podlegał jedynie kupcom z Gdańska. Kantory odgrywały ważną rolę w funkcjonowaniu dalekosiężnego handlu Hanzy i to te placówki odpowiadają za jego sukces, jakim było stworzenie dobrze prosperującej siatki handlowej. Widząc taki sukces handlowy, nastręcza się pytanie, jak się go udało odnieść niemieckim kupcom. Główną przyczyną, oczywiście, było pośrednictwo w handlu między regionami, które uzupełniały się pod względem produkcji. Dzięki temu Hanzaci byli dostawcami towarów niezbędnych, a zarazem odbiorcami nadwyżek produkcyjnych, które bez ich udziału nie miałyby nabywców i zapewne nie zostałyby wytworzone. Takie działania pozwoliły ożywić lokalne gospodarki, które mogły się otworzyć na świat. Norweska gospodarka nie rozwijałaby się w takim stopniu, gdyby nie pośrednictwo hanzatyckich kupców, którzy zapewniali zbyt ich futer, tłuszczu czy ryb, ale zarazem dostarczali niezbędne zboże oraz sól. To samo było w kwestii Rusi, gdzie w Nowogrodzie Hanza zapewniała zbyt futra, wosku i drewna w zamian dostarczając sól i metale. To samo tyczy się regionów leżących w basenie Morza Bałtyckiego. Tutaj dzięki nadwyżce produkcji i pośrednictwu Hanzy w jej zbycie na zachód można było nabywać np. sukna z zachodniej Europy. Działalność Hanzy miała ogromny wpływ na rozwój, jak i bogacenie się tych regionów, chociaż też w niektórych przypadkach niosła pewne zagrożenie, niszcząc rozwój rodzimego kupiectwa na danych terenach i tym samym uzależniając państwa od ich usług handlowych, co w konsekwencji niejednokrotnie powodowało ingerencję w ich sprawy wewnętrzne. Oczywiście sam handel przy tak wolnym obrocie pieniądza, jaki miał miejsce w tym czasie oraz ogromnego ryzyka z nim związanego, nie był w stanie dać tak szybkich i dużych zysków związkowi. Aby zapewnić sobie znaczne dochody, Hanza musiała zabezpieczyć swoje przedsięwzięcia specjalnymi przywilejami u lokalnych władców, które powodowały monopolizację tej gałęzi gospodarki kosztem miejscowego lub obcego kupiectwa jako niebezpiecznego konkurenta, który mógł dzięki rywalizacji zaniżyć zyski. Dlatego też na tym polu dochodziło do ostrej rywalizacji między samymi miastami Hanzy, które nasiliły się w XV wieku. Pod koniec XIV wieku i w wieku XV Hanza musiała walczyć z coraz to mocniejszymi przeciwnikami, jakimi były państwa. Wcześniej wspomniałem o konflikcie z Danią, który ponownie rozgorzał zapanowania Eryka Pomorskiego. Coraz bardziej nasilały się konflikty z Anglią i Holandią, które doprowadzały do działań zbrojnych. Jednak rzadko dochodziło do pełnej mobilizacji i łączenia się miast i regionów Hanzy do walki z wrogiem. Jako że Hanza miała głównie charakter kupiecki i nastawiona była na doraźne zyski, kupcy poszczególnych regionów nie za bardzo chcieli łożyć na kosztowne walki całego związku. Nie tworzono zwartej floty mającej bronić interesów, ale uciekano się do wynajmowania kaprów, którzy otrzymywali przywilej atakowania jednostek zagrażających interesom Hanzy. Związek nie prowadził wielkich wojen i w przeciwieństwie do miast włoskich tutaj nie dochodziło do wielkich bitew morskich, jakie miały miejsce w akwenie Morza Śródziemnego. Hanza uciekała się do nacisku gospodarczego, a działania wojenne były tylko czymś pomocniczym w jej polityce. Woleli robić blokady handlowe, które z racji ich dominującej pozycji handlowej i zarazem głównego dostarczyciela dóbr w tej dziedzinie gospodarki w danym państwie były niezwykle skuteczne. Przykładów tego typu działania mamy wiele. To spotkało Norwegię, która odcięta od dostaw zboża i zarazem blokowana przed dostępem obcych kupców musiała skapitulować przed żądaniami Hanzy. Szwecja natomiast musiała się zmagać z buntem chłopskim, który wybuchł w 1434 roku, a powodem była blokada handlowa i spowodowane tym braki w dostawach soli. To samo spotkało Anglię i Flandry, która nękana przez kupców Hanzy i blokadę handlu musiała skapitulować przed ich żądaniami. Skuteczność takich działań święciła triumfy w XIII i w XIV wieku, jednak w miarę rosnących rozbieżności interesów członków Hanzy i narastającej wewnętrznej rywalizacji pomalutku słabła. Dodatkowo ważnym elementem była centralizacja państw tworząca silne organizmy państwowe, mogące wytworzyć zorganizowaną konkurencję handlową i militarną dla luźnego związku, jakim była Hanza. Czego przykładem są konflikty z Holandią czy Anglią w XV wieku. Omawiając związek hanzatycki oczywiście nie można pominąć jej głównego narzędzia sukcesu, czyli floty. Sukcesami handlu dalekosiężnego w tym czasie, ale również i dzisiaj są szlaki morskie. To dzięki nim mogą się odbywać wymiany handlowe na dalekie odległości, i zarazem dużym wolumenem, który ma ogromny wpływ na zyskowność przedsięwzięcia. W okresie powstania Lubeki, jak i rozwoju ośrodka handlowego na Gotlandii, na Morzach Północnych dominowały dwa typy jednostek pływających. Pierwszym z nich były normańskie szybkie łodzie, znane nam z wyprach Wikingów, oraz wolniejsze, ale szersze jednostki zwane nawami żaglowymi. Ładnowność tych jednostek nie była jednak znaczna i wynosiła zaledwie 15 łasztów, czyli około 30 ton. Dopiero pod koniec XII wieku na morzach północy pojawiły się większe statki, zwane Kogami, mogącymi nieść ładunek dochodzący aż do 80 łasztów. Ich gabaryty, jak na owe czasy, robiły ogromne wrażenie. Miały około 30 metrów długości, 7 metrów szerokości oraz 3 metry zanurzenia. Wyposażone były w jeden żagiel zapewniający jak na swoje rozmiary sporą zwrotność i prędkość do 5 mil na godzinę. Dzisiaj nie wiemy dokładnie kiedy i kto zapoczątkował budowę tych statków, ale mamy pewność, że to Hanza nadała znaczenia tym jednostkom rozpoczynając i udoskonalając ich budowę w swoich stoczniach. Gdy Hanza podbijała rynki i rozkręcała gospodarcze regiony, napędzając koniunkturę, rosło coraz bardziej zapotrzebowanie na wymianę handlową. Temu zapotrzebowaniu miała do dopomóc kolejna jednostka pływająca, mogąca przewieźć szybciej i więcej towaru, czyli tzw. holg. Był to swego rodzaju następca Kogi, jednak mogący zabrać na pokład aż 150 łasztów. Dodatkowo na pokładzie posiadał przedni i tylni kasztel, czyli rodzaj nadbudówki. W XV wieku rozbudowano je znacznie, wyposażając aż w trzy żagle i zwiększając ładowność do 200 łasztów. Statki te, z racji swojego rozbudowania, miały możliwość uzbrajania i często były wykorzystywane do działań wojennych na morzu. Oczywiście Hanza w miarę rozwoju korzystała również z mniejszych jednostek, takich jak Krajer i Ever, posiadający ładowność od 25 do 50 łasztów. Flota Hanzatycka wykorzystywała również jednostki przybrzeżne, czyli żaglowce typu Shinge i Szutte. Dopełnieniem całej działalności spełniały statki płaskodenne, wykorzystywane do żeglugi rzecznej oraz rozładunku jednostek w portal. Tego typu żegluga dla Hanzy miała ogromne znaczenie, dzięki niej statki Hanzy mogły dotrzeć do swoich placówek i miast w głębi lądu, tak jak to miało miejsce na przykładzie Torunia, będącego członkiem Hanzy. Takie zapotrzebowanie na statki spowodowało, że Hansa rozwinęła ogromny przemysł szkutniczy, a ludzie zajmujący się tą dziedziną często dochodzili do najwyższych urzędów. Dzisiaj ciężko jest oszacować łączną ilość jednostek, jakimi dysponowała Hansa. Naukowcy szacują, że związek dysponował około tysiącem różnych rodzajów jednostek, pływających o łącznej ładowności 30 tysięcy łasztów. Dysponując taką flotą, widzimy dokładnie, że Hanza była średniowieczną potęgą morską, przewyższającą takie państwa jak Anglia czy Holandia. Dla porównania, możemy tutaj przytoczyć wydarzenia z końca XVI wieku, kiedy to potęga morska, jaką była Hiszpania, wysłała przeciw Anglii wielką armadę, w której skład weszło 130 jednostek. Anglia, aby zapobiec temu niebezpieczeństwu, wystawiła 34 jednostki pływające. Zatem widzimy tutaj skalę. W tym odcinku to już wszystko. Napisz proszę w komentarzach, jak oceniasz Hansę i co według Ciebie świadczy o jej wyjątkowości. A na kolejny film z serii o Hansie już dzisiaj serdecznie zapraszam. Dziękuję za Wasze wsparcie i gorąco zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozostawienia łapki w górę. Jeżeli uważasz, że moja praca jest warta uwagi, to możesz zostać moim patronem. Informacje dotyczące wsparcia znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia wkrótce!